prosta. Był jakiś śmiech. Colette. Nie, Nita. Jest! Co ty dajesz? 20 tysięcy łapek pod tym filmem i robimy kolejny taki zwariowany odcinek Osiano. Join to dark side. We have cookies. Hej, witajcie, jestem Damian. Witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Niestety popsuliśmy słuchawki, a te słuchawki będą bardzo ważne w tym filmie. O nie, coś zrobił. A few moments later. Dobra, jak nowe. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zrobimy bardzo, ale to bardzo gruby pojedynek. Niedługo jadę na wakacje i okazało się, że nie mam żadnych złotówek, dlatego zwycięzca odcinka otrzyma aż 50 euro. Wiecie, ile to jest złotych? Dokładnie tyle. Także dzisiaj... 50. No tak na szybko licząc, to coś koło tego, zależy oczywiście od kursu. Ale no dzisiaj gruby pitos na szali i ten mały będzie mógł to dzisiaj ode mnie wygrać. Ja oczywiście mogę to tylko odzyskać. Wszystko będzie zależało od naszego słuchu i od tego, jak znamy głosy zadymiarzy z Brawl Stars. I jeszcze na samym początku tylko szybko powiem, że jeżeli już dzisiaj wydajemy grubą kasę na odcinku, no to mam też coś dla was. Jeżeli chcielibyście wygrać doładowanie na 170 gemów, czyli o wartości 50 zł, do Brawl Stars, to wystarczy, stawcie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujecie mój kanał, czyli wciśniecie ten czerwony guziczek tam na dole, żeby był szary, jak już jest szary, to jest koks. No i w komentarzu, słuchajcie, napiszecie... Czyli to głos. Potential satisfaction guaranteed. Tak, także jeżeli chcecie wygrać to doładowanie, to zgadnijcie, czyj to był głos. W komentarzu oczywiście. Daję, to przegram. Nie, nie przegrasz. Mamy 58 zadymiarzy i spokojnie, nie możesz się martwić, bo ja też w większości nie będę pamiętał. Ja to będę tutaj strzelał, dlatego ten odcinek będzie fajny, będzie gruby. Gramy sobie kilka rund. W każdej rundzie po prostu dajemy nam po 5 zadymiarzy i mamy dosłownie parę sekund na zgadnięcie, kto to był. Po jednym voice line'ie klikasz po prostu na zadymiarze i wiesz, no słyszysz głos. I gramy szybko kamień, papier, nożyce, oto kto zaczyna. Papier, kamień, nożyce. Wygrałem. Dobra, to ja będę drugi zgadywał. Nie, to ja chcę drugi zgadywać. To tak, ty się obracasz. I nie ma, że podglądasz. Nie ma, że oszukujesz. Dobra, patrzę się na pana DJ-a Małpa. W ogóle kiedy założyłeś mu tą koszulę? Panu Małpie? No. To jest koszula Rickiego z chłopaku z baraków. To kojarzy? Może napisać w tym w komentarzu. To Gracja, ja ci tutaj wybieram pierwszego zadymiarza, którego będziesz musiał zgadnąć głos. I myślę, że wezmę coś z takich trudnych na sam start. Bardzo trudnych. Trudniejsze, których na pewno nie zgadnę. Ty będziesz giga chamski, ja już wiem. Ale dobra, zaczynamy od tego. Nie ma dźwięku żadnego. No to kto to może być? Ale no nie wiem. Nie ma. No jest tylko wejście i wyjście jakby w to, do nim postać. No to zastanów się, kto może wydawać taki dźwięk. Spike. On nie ma tego głosu. Dobrze. No dobra, to lecimy dalej. A myślałem, że to będzie trudne. Hashtag loser. Bonnie? Nie. To była Ems. Ems? No to była Ems. Dobra, lecimy dalej. Znowu coś tutaj takiego. Czyli to może być głos? Karl. To jest twoja ostateczna odpowiedź. Tak. To jest Penny. Penny? To jest Penny. Ja nie wierzę. Ale pewnie jak ja będę miał to samo. Ja będę miał to samo. Dobra, na razie masz jeden punkt. To stick. Na pewno? Tak, 100%. Na pewno? To na 100% słychać nawet te korbki, to tak tyk. No dobra, no. No to masz jeden punkt i jeszcze... A, przepraszam bardzo, czekam. No dobra, ale za to masz jeden punkt. Ostatnia postać. Stand back! Train professional here! Kto to może być? To może być... jak on się nazywał? Ten... Pięć? Merch? Jak się nazywał? Chodzi ci o Serdża. Serdża? To jest twoja ostateczna odpowiedź? Tak. Albo w ogóle nie Krafs. Ostateczna odpowiedź jaka jest? Raps? Raps. Nie, źle. Tak, to. To jest Baz. Baz? Zapraszam cię tutaj z powrotem. Gracjan, słuchajcie. Ja wiem, że ten odcinek wyjdzie komicznie. Same way. Bo Gracjan w ogóle zawsze jak gra w Brawla, to grał bez dźwięków. A ja jak gram sobie solo, to też mutuję te dźwięki. 100% nie będę kojarzył tych wszystkich dźwięków. I specjalnie on przed samym odcinkiem. No nie, to nie słyszałem tego, no słuchawek nie mam założonych nawet. I specjalnie przed odcinkiem Gracjan chciał na telefonie u siebie szybko sprawdzać wszystkich zadymiarzy po kolei, jaki mają dźwięk. Mówię, nie, bez takich. Ja też specjalnie nie sprawdzałem. Szal Edgara, czekaj, ja cię muszę związać. Tak mam oczy zamknięte. Tu. Pokazujesz się na palcu. Dobra, ty mi też odwróć. Daj mi słuchawki. Masz się odwrócić. No, nie będę podglądał, no nie widać nic, serio. No dobra, dawaj. Odwróć się. No da. Dobra. No. I'm so ready for this.
Jezus, to jest tragiczne. No, to jest. I'm so ready for this. Matko, nie wiem. Roza? Nie. Meg. Dość. No dobra, teraz sprawdzimy to. To jest proste. Jak proste? To jest bardzo proste. Był jakiś śmiech. Colette. Nie, Nita. Jest, co ty dajesz? To no dobra, dawaj dalej. Fertilizing. Może robot, ale który? Tak, to sobie pomogłem tym. I cztery, a nie, pewnie, czekaj, nie chcę się pokazywać. Boże, który to jest robot? Pięć, cztery, Rico. Trzy. Nie, Kiełek. No tak, to był Kiełek, no to był dźwięk Kiełka, Boże, ale miałem pustkę w głowie. Ty mi dajesz takie trudne. No ci dałem Nitę, Mario. No dobra, dobra. To. Invisibility. To już. Invisibility. Dobra. Ktoś ma niewidzialność? Leon? Tak. Jest, dobra, rozpoznałem to po tekście, a po głosie tak, bym nie poznał. Tak prosty to był. Nie poznałbym po głosie, no nie ma opcji. Nie, on może powiedzieć swój nick, to mu go nie dam. Aha, El Primo. Tak, no. wiem. O, to też było zbyt proste. Chodź, jak krócej, pięć. No poczekaj, bo mnie stresujesz. Kruk. Tak. Chciałem powiedzieć bo, pierwsza myśl bo, nie wiem dlaczego. Dobra, pięć już było? Tak, pięć. Dobra. Dałem ci te dwa punkty, można by powiedzieć, że wręcz... No ja wiedziałem, specyficzne postacie akurat. Dobra, trudne to było. To było trudne, na razie po pierwszej rundzie mamy 2-2. To jest ostatnie za trudne. Zagramy jeszcze dwie rundy, cały czas 50 euro na szali. No, może damy radę. Nie, ja się odwrócę. No jak chcesz się odwracać. Typo, ty tam odbija ci się... Co? Odbija ci się w ścianie komputer! Nie odbija się. Nie ufam ci. Dobra, chodź przodem. Wiem, że w tym nic nie widać. Czy jak mnie oszukiwałeś w pierwszej grze? No przecież ja bym miał wszystkie dobre bardzo. Dobra. Dobra, runda druga na razie jest 2-2. Ja się czuję giga zestresowany, jak nagrywam ten odcinek. Mi serce bije chyba ze 100 na godzinę. Dobra, panie Gracjanie. Zaraz sekundę, szybko. Na godzinę. Kto to taki? Rico. Ostateczna odpowiedź? Tak. Ajajaj. Dobrze. Źle. Co? Stiu! No, ej, te roboty są giga ciężkie, no niestety. No. Ja też bym go nie poznał. Rob, don't stop. Pam. Jesteś tego pewien? Tak. To 100% jesteś pewien, że to była Pam. 100%. Ale po czas. Źle. Tak? No, dobra, słuchaj, od teraz na jedną rundę będziemy mieć jedno koło ratunkowe, więc że będziesz mógł posłuchać jeszcze raz najwyżej czegoś, dobra? Okej. Okay. Ale tylko raz będzie można z tego korzystać. Teraz znowu jest bez dźwięku. Spokojnie, jeszcze nic nie dałem. Aha. Dobra, coś starszego albo nowszego. Game on! To taki. 8-bit. Jesteś tego pewien? Tak. W 100% nie chcesz spróbować? No tak, bo on mówi game on, no to... To jest brok! Jakim? Co? No to jest brok, patrz. Teraz mówi coś takiego. Dobra, no to słuchaj, jedziemy z numerem 4. Wait for me! To mi się wydaje w miarę proste, ja bym to kojarzył. Czy to jest... Jessie? Chcesz posłuchać jeszcze raz? Tak. Korzystasz z koła? No dobra. To ci podpowiada dużo. Ostatnie słowo. Autographs. Było autographs. Autographs, no. Ems. Jestem za miły, bo ci podpowiedziałem i stracę pieniądze. Kogo by ci tu dać? Tych zadymiarzy jest naprawdę dużo. 50? Otis. Nie, no jestem za miły. Jestem za miły, no masz 2 punkty znowu. Ja teraz zostanę zmasakrowany. Tak. Jestem tak zestresowany przez ciebie. Słuchawki. Jestem gotowy. Nie sądziłem, że zrobimy tak stresujący odcinek dzisiaj. Dobra. Gotta do everything myself. Coś robi wszystko samemu. Jakaś babka, kto to może być? Czy to może być jakaś nowsza? No zabrzmiała tak dosyć dziwnie, nie kojarzę. Janet. Nie, Belle. Belle, no tak! No bo sama pracuje. Zapytaj mnie czasem, czy chcę może po się zastanowić, czy coś. No dobra, no źle, no trudno. I'm Frost Delicious. Ja. Też była podpowiedź. Jaka podpowiedź była? Delicious? Nie wiem, ja bym... Że słody... Czy posłuchać jeszcze raz? Dobra, Lu. Tak. Ja, ale to trzeba rozkminić. Totalnie po dźwięku nie poznaję. Nie, no to jest takie stresujące.
Boże, czyj tu śmiech? Jeszcze raz chcesz? Czekaj, kto może mieć taki śmiech? Kto może mieć taki śmiech? Kto? Ha, 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 ha! Taki lekko elektroniczny. No dobra, daj jeszcze raz. Wow, hardcore. Nie, nie wiem. Wow, how, co? Nie, co? Słyszałem hardcore. Nie wiem, czekaj, no jeszcze sekunda. Kogo by tu powiedzieć? Pięć. No proszę, nie odliczaj mi, błagam. Czekaj, Dam ci jeszcze 10 sekund. No czekaj, jakie są postacie w ogóle takie? Hardcore, kto mówi hardcore? Dwa. Ten nowy, taki no... Boże, jak on się nazywa? Sprawuj jeszcze. Ten taki, co rzuca te kulki takie. Grom. No? Nie. Doktor Edgar. To był doktor Edgar? No tak. Ja. Edgar. A ten wyjdź tam. Jezu, to był śmiech znowu jakiś. Już było jeszcze raz, więc już nie możesz. No super. Czekaj, to było... No jakiś elektroniczny śmiech znowu. Ja, no kto się może tak śmiać? Ten śmieciarz? Aż mówisz? No tak myślę, ale czy definitywnie? Takie... Nie, nie definitywnie, nie ostatecznie. Być może to jest odpowiedź bardzo niebezpieczna, że to aż. Ale to był taki bardzo dziwny śmiech i kto by mógł mieć taki śmiech? Czy aż się tak śmieje? To jest bardzo ważne pytanie. No bo tu są jeszcze te skiny. No zostawę Maszę. Tara! To była, no tak! No tak, czyż ona jest! No Tara, tak. Uliczny ninja. Ty, ale przez te skiny jest dużo trudniej. No, ja wiem. Czemu my robimy ze skinami? Słuchajcie, jak chcecie drugą część, to zostawcie dużo łapek, nie? Dużo. To zrobimy, wtedy bez skinów zrobimy. 20 tysięcy łapek, zostawcie. Tak. Dobra, ile mi zostało jeszcze w ogóle w tej rundzie? Daj kogoś bez skina teraz, błagam. Dam ci robotka. Nie, nie chcę tylko robotu, bo mi się mieszają w głowie. Ale będzie fajny. Ta, super robot. Super, nie wiem, to była jakaś... Daj był skin, nie wtedy masz skina. To był jakiś teleport. Boże święty. Robot? Jest. Z teleportem? Ten ma taki gadżet, z tego co widzę. Serge? Serge nie? No nie wam, nic mi innego do głowy nie przychodzi. Definitywnie? Nie wiem. No to jak? No tak. To nie za 50 tysięcy. Dobra, definitywnie. Nani! Yes! No tak. Nani. Dobra, czyli co, przegrywam? Nani. Tak, jednym punktem. Jesteśmy nobami, widzowie teraz to oglądają i ja bym wszystko wiedział, nie na 100% tak jest. Ale kiedyś nagramy z widzami. Można. Dobra, no to lecimy. No one outshines the diva! Lola. Ty jesteś tego pełny. Tak, powiedziała diva. No i co, dlaczego diva? No bo ona ma taki, wiesz, kocyk i wiesz, ona ma tego swojego liska. Na pewno ma zamknięte oczy? Tak, mam zamknięte oczy, yeah. Ale mi serducho bije. China gotta work! Coś robota, super. Gotta work. Idzie do pracy. Robota do zrobienia. Górniczy, nie? Nie, jeśli nie sprowadziłeś na złą drogę, strzelam kal, ale jeśli nie sprowadziłeś... Nie no, ja cię nie sprowadziłem na złą drogę, to jest tak, twoja decyzja. Tak, ej, w ogóle możesz tak siedzieć przodem, jak masz zamknięte oczy, wiesz tak o tym. Jesteś pewny? Harry. Ale ostateczna odpowiedź? Źle. Ja. Ultrawiertniczka Jackie, no ma wiertło. No, dobrze ci podpowiedziałem. Właśnie pomyślałam, że Jackie, ale odrzuciłem to, bo by było słychać robotyczny głos. No bo ultrawiertniczka Jackie, ze skinem. A, ze skinem. My gramy w edycję ultra hard. Tak. Nie, no ten będzie prosty. A jeszcze ci dałem free punkta za Spike'a. No nie, to nie było takie proste. Dobra. I might be slow, but I can sure make it snow. To jest ten, to jest z pierwszego sezonu, jak on się nazywał. Z pierwszego sezonu, schematyczny. Mortis. Na pewno nie Mortis, masz. No nie, jak się nazywało? Co, liczysz mnie, bo ja wiem, że z pierwszego sezonu. No musisz powiedzieć jego nazwę. Ja nie pamiętam jego nazwy. No jak ja bym wtedy nie wiedział tego groma, czy coś też bym nie zaliczył. Ja bym cię zaliczył. Ma skina takiego wężowego. Że ma koszyk, jak strzela do nosego, ma koszyk i on ma wężowego. No dobra, no to jak on się może nazywać? No powiedz, jeżeli to on, to może ci zaliczę, jak powiesz nazwę. Nie pamiętam kompletnie. Dam ci podpowiedź, pierwsza literka jak twoja. No. Gale. No dobra. Czekaj, się tu jest. No nie, idź sobie, bo tu jest wojna. Nie proszę mnie nie przytulać. Mogę to już wziąć? Nie, słuchaj, dopiero trzy były. Co? Dopiero były trzy gości. Dopiero trzy.
Kojarzę to, słyszałam ten dźwięk. Mortis? Definitywnie ostatecznie. Definitywnie ostatecznie? Nie, na pewno nie chcesz zmienić? Na pewno nie chcesz zmienić. Na pewno nie chcesz zmienić? 100%. Tara. Wreszcie się wygrałem za tamtą tarę wtedy. No tak, bo ona się tak śmiała. No, dokładnie był ten sam dźwięk, to teraz bym skojarzył. Kogo ci tu dać? Gotowy? Mhm. Boni. Zresztą szóstem. Słuchałeś, jak ci powiedziałem nie, w tym odcinku? Nie, ale Boni tam nie było. Poszedłeś i zacząłeś słuchać. Nie, ja skoro, pamiętasz jak Janet, to ona mówiła, że jego i młodsza siostra to Boni. A Boni ma dziurę w zębach, dlatego brzmi jak małe dziecko. I dlatego jest małym dzieckiem. Ale sobie piękne wytłumaczenie znalazł. Uhoho. To jest no dobra. Skmina. Gracjan, masz 7 punktów. Jej. Słuchajcie, na następny raz siadamy, słuchamy wszystkich dźwięków po kolei i nagrywamy to po takim czyjś, nie? Że będziemy przygotowani, bo teraz nie byliśmy. Dobra, no to ci dam może tym razem trochę łatwy. Gracjan, w ogóle masz 7 punktów czy 8? Masz 7 mam. 7, no ja mam 3, także super. Ty masz szansę wygrać. Tak, szansę, jak wszystkie zgadnę, no już na pewno po pierwszych dwóch. Możesz brać jeszcze raz, bo tak rozmawiałam, mówiłeś? Co ty mi kliknąłeś? Co ty mówisz? Puszczę ci. Kieł. Cicho. No co cicho? No bo było wanna fight to Fang, no to jak Fang to kieł, no. No to one punkt, dobra. Dobra gościu, ale... Dam ci kolejny taki super. Jestem taki prosty. Zestresowany, ja mam tutaj tętno 160, nie? Super prościutki. El Primo! Czy ty właśnie próbujesz dla mnie być miły za te podpowiedzi? Dobra, ale musisz powiedzieć jakiego masz skina. Nie wiem jakiego mam skina. El Latomico chyba? Albo nie? Zgadłeś. Tak? El Latomico. No, El Primo, dobra. Ty, to mam 5 punktów. Czy ty mi dajesz forę, żeby mi upokorzyć pod koniec? Tak. No jaka parówka! Nap time! Sandy. Tak. Co ty taki szczęśliwy jesteś? Wiesz, że mam 6 punktów? Dobra, kolejny. Cicho. Weź te łapy. Muszę się skupić. 3, 2. Don't touch my scrapbook! Colette. Jak ty to robisz? No bo to pamiętam! Ej, jest 7-7! Czemu ja ci dałem te łatwe? Jak to zgadnę, to wygram. Tak. No lepiej się postaraj. I tak, El Primo, to dajesz turbo łatwego. I to, że ci Feng powiedział. No. Optimism is lack of information. O Boże, kto to gada? O Jezus. Ej, bo mam to... Powtórz mi. Smażyn. Mission successful. Ej! Chyba wiem. Piesek? Czy to jest koloner Ruffs? Nie. Jak to nie? Grom. Jak to Grom? Czy mamy remis? Mamy remis. Ej, już byłem szczęśliwy, że wygrałem, nie? I mówię, jest... mam to... On coś powiedział, mission successful. Ja to mówię, no to jakaś misja w kosmosie musi być. No to mamy remis. No to co? To dzielimy się po połowie? Nie, to jest dla mnie. Dziękuję. Nie. Poszedł i zabrał. Czego znaleźć? To ja myślę, że możemy tak zrobić. Podzielimy się po połowie. Także Gracjan wygrywa 25 euro, a 25 euro zostaje u mnie. Jeżeli chcecie drugą część, do której już się przygotujemy, to zostawcie tutaj 20 tysięcy łapek. Każdy zostawi w tym momencie łapeczkę. Ten odcinek naprawdę wyszedł przekozacko. Nawet nie sądziłem, że będą takie emocje. Ja byłem zestresowany strasznie. Remisik, gratuluję. Daj. Subskrybujcie kanał, od nas od teraz na tyle. No i pamiętajcie też o giveaway z początku odcinka. Siema!